Ten pokaz nurkowy został sprowokowany przez kierownictwo basenu i zostaliśmy poproszeni, aby wszystkim młodym ludziom, którzy mają w chwili obecnej ferie, trochę przedstawić problematykę bezpieczeństwa w wypoczywaniu nad wodą i czym się zajmuje nasza sekcja nurkowa. Sekcja nurkowa zajmuje się głównie poszukiwaniem i wydobyciem osób poszkodowanych podczas jakichś tam aktywności prowadzonych nad wodą. Frekwencja mogłaby być troszeczkę większa. Wydaje mi się, że może późniejsza godzina byłaby troszeczkę lepsza. Godzina 17, rodzice wracają dopiero do domu z pracy, a dzieci to wiadomo, że bez opiekunów na basenie raczej się nie pojawiają. Co panowie chcieliście dzisiaj im pokazać? Chcieliśmy im pokazać sprzęt nurkowy, opowiedzieć troszkę o straży pożarnej, o sekcji ratownictwa wodnego i pokazaliśmy taką typową akcję poszukiwawczą, jakich prowadzimy w roku około 3-4. Żeby dołączyć do naszej sekcji, przede wszystkim trzeba być członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej. Wszystkich chętnych, którzy by chcieli wziąć udział w zajęciach, to zapraszamy na początku może na widownię, żeby zobaczyli, na czym to polega, żeby udali się do lekarza, który potwierdzi, że są w wystarczającym dobrym stanie zdrowia i wtedy taką osobę, że tak powiem, wstępnie możemy przeszkolić.